Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Non mi loquuntur, tym razem z World Money Fair i dzięki uprzejmości dobrego, znanego mi od 20 lat kolegi Filipa Krygera z Wiednia wchodzę dzisiaj wcześniej wraz z wystawcami, zatem jeszcze nie ma tłumów, o czym Państwo za chwilę się przekonają, a już można oglądać i kupować monety. Również w głównej hali, gdzie wystawiają się przede wszystkim mennice, widzimy jeszcze ostatnie przygotowania. Oczywiście na World Money Fair mamy także banknoty, także dużo monet współczesnych, dużo monet złotych. To już oficjalnie otwiera się World Money Fair. Widać było przez moment kolejkę osób oczekujących, a my jeszcze przez chwilę rozkoszujmy się wciąż dość pustymi salami. The Archon. Do you days of 5 and 4? Teraz mogą Państwo zobaczyć różnicę już po otwarciu targów dla wszystkich. Widzimy znacznie więcej osób oglądających, kupujących. Też widzimy, że główna hala wyraźnie się ożywiła. W tym roku całkiem ciekawą ekspozycję ma polska mennica. Widać z pracami Beksińskiego. I widać tutaj też całkiem spory ruch. Jeszcze spojrzenie na ofertę z większych domów aukcyjnych. Górny tmur. Drugiego dnia widać wyraźnie mniej osób, chociaż jesteśmy rano, zatem to może się jeszcze zmienić. I jeszcze jedna z sal wystawniczych. Tutaj mamy stosunkowo niewiele antyków, ale też jest.
Na koniec należy sobie zadać pytanie, czy warto wybierać się do Berlina na World Money Fair. W moim przekonaniu owszem, jest to największa tego typu impreza w regionie. Oczywiście jest numizmata w Monachium, która dla miłośników antyku może być bardziej atrakcyjna, ale tutaj znajdą coś dla siebie także ci, którzy są zainteresowani wczesną nowożytnością, którzy są zainteresowani monetami z głównie Europy, chociaż także ze świata. I zdecydowanie jest to oferta bogatsza niż na targach czy giełdach w Polsce. A zatem warto, ja tutaj bywam co roku, kupuję tutaj i na pewno monety z World Money Fair w późniejszych materiałach nagrywanych już w Toruniu także się pojawią. A tymczasem wszystkiego dobrego, do zobaczenia.